Witam Was bardzo serdecznie we wtorek, 6 lipca. A Słowo Boże, które wyznaczone jest na dzisiejszy dzień, czytam z Księgi proroka Jeremiasza, z 29 rozdziału. Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem Was na wygnanie. I módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy Wasza pomyślność. Wy jesteście solą ziemi. To znów jest fragment Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału, który stanowi drugi z dzisiejszych fragmentów biblijnych. I mamy oprócz tego jeszcze, jak zawsze, słowa modlitwy. Panie, cały świat należy do Ciebie, wszystko co mamy, Ty nam powierzyłeś. Zapytasz mnie kiedyś, co uczyniłem z moimi darami, komu nimi usłużyłeś? Wykorzystałeś je tylko dla własnych celów, czy również dla dobra bliźniego? Czy miałeś wzgląd na tych, którzy borykali się z problemami? Panie, niech ta perspektywa będzie stale przed moimi oczyma. Daj mi poznać, co powinienem uczynić dziś. Kochani, dobrze wiemy o tym, bo uczy nas tego Słowo Boże, że powinniśmy w pierwszej kolejności szukać Królestwa Bożego. I rzeczywiście nasze to chrześcijańskie, duchowe życie jest zorientowane przede wszystkim na tym, co za horyzontem doczesności, jeśli można tak to górnolotnie powiedzieć, bo przecież w każdym naszym nabożeństwie tak naprawdę wyrażamy to wezwanie: przyjdź rychło Panie i oto Królestwo Boże, które ma stać się naszą rzeczywistością, każdego dnia się modlimy. Czy jednak oznacza to, że ta doczesność, to ziemskie królestwo, to co tutaj na świecie w ogóle nas nie dotyczy? Czy w ogóle nie powinno nas interesować? Czy powinniśmy celowo wycofywać się z jakichkolwiek przejawów społecznego, politycznego życia ludzi na świecie? Od wieków, jak doskonale wiemy, wielu było takich, którzy właśnie taki sposób postępowania promowali, głosili, do tego nakłaniali. Do dziś wielu chrześcijan dyskutuje o zasadności angażowania się właśnie chrześcijan w politykę, w sferę gospodarczą, samorządową, czy chociażby także służbę w różnych organach państwowych, jak na przykład wojsko. Czy chrześcijanin powinien służyć w wojsku? Czy ksiądz powinien nosić mundur żołnierza Wojska Polskiego? Chociażby. To są pytania, które do dziś często budzą wiele kontrowersji, czy wzbudzają bardzo taką szeroką dyskusję. Ja myślę, że dla nas luteran, bo przede wszystkim chyba to spojrzenie powinno być dla nas istotne, ten temat jest chyba oczywisty i nie powinno w nas być zbyt wiele wątpliwości, dlatego że nasza teologia za naszym reformatorem daje bardzo jasną i wyraźną odpowiedź na to pytanie, właśnie na podstawie chociażby tych dzisiejszych tekstów biblijnych. A moją odpowiedzią na to pytania byłyby właśnie słowa naszego reformatora, księdza doktora Marcina Lutra, który sformułował coś takiego, co nazywamy nauką o dwóch regimentach, czy też nauką o dwóch władzach. I ona bardzo jasno, wyraźnie mówi nam o tym, że człowiek żyje niejako w dwóch przestrzeniach, w dwóch rzeczywistościach, tej boskiej, ale także w tym ziemskim porządku, który jest administrowany i zarządzany przez władzę nadaną też z postanowienia Bożego. A co za tym idzie, my jako ludzie nie możemy alienować się od świata, nie możemy od tego świata uciekać, starać się żyć no właśnie w jakiejś takiej rzeczywistości poza doczesnym światem, unikać odpowiedzialności za to, co się tutaj między nami dzieje. Właściwie tak naprawdę naszym wezwaniem, naszą odpowiedzialnością, naszym zadaniem jest to, by w czasie, kiedy oczekujemy na to powtórne przyjście naszego Zbawiciela, brać odpowiedzialność za to, co dzieje się tu i teraz. Brać odpowiedzialność za nasz świat,
angażować się w jego działania, tworzyć go. Dlatego właśnie mamy być solą i światłością ziemi. Dlatego mamy modlić się o pomyślność miasta, w którym przyszło nam żyć, parafrazując słowa proroka Jeremiasza. Mamy być tymi, którzy nie tylko chodzą z głowami w chmurach, ale tu i teraz tworzą rzeczywistość tego świata, biorą odpowiedzialność za to, co się na tym świecie dzieje. Podejmują wszelkie prace na to, by po to, by ten świat i ta rzeczywistość tutaj na ziemi była dla nas wszystkich lepsza. To jest składanie świadectwa o Bogu, o Chrystusie. To jest urzeczywistnianie przykazania miłości na co dzień wśród ludzi. Dlatego życzę Wam, by zarówno dzisiaj, jak i w kolejne dni właśnie ta idea nam przyświecała i byśmy jako chrześcijanie nie zapominali o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie, za naszych najbliższych, za naszą okolicę i cały świat. W naszych rękach leży odpowiedzialność za tym, za to, jak on wygląda. Mamy go tworzyć, mamy go zmieniać, mamy czynić ten świat lepszym miejscem. Niech ten dzisiejszy dzień będzie właśnie takim dniem, kiedy tą swoją cegiełkę czynienia świata lepszym każdy z nas dołoży. Miłego dnia. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem.